Proszę Państwa, jak to z Państwa punktu widzenia wygląda? Jak ta Polska modernizuje się lokalnie? Jak Wy to widzicie? Jak energia obywateli, energia społeczna w Waszych środowiskach może się rozwijać lub co temu przeszkadza? I jak myślicie, co można zrobić, jeżeli to się nie dzieje wystarczająco dobrze i szybko? Zapraszam do dyskusji. Kto chciałby zabrać głos? Tak, bardzo proszę. Możemy mikrofon? Już może zaraz, mikrofon zaraz. Będzie, nazywam się Elżbieta Cibowska. Jestem też po prostu animatorką różnych zdarzeń, ale chciałabym odnieść się do tego głównego tematu. Mianowicie zawsze naszym takim wielkim i znakomitym wzorem do naśladowania w tym względzie jest Skandynawia. I wiem, bo zwiedzałam tam różne placówki i szkoły i też organizacje i też organy samorządu i gminne instytucje. Otóż tak jest wypracowany, że ta po prostu aktywność obywatelska jest w Skandynawii taką codziennością demokracji. Na czym to polega? To znaczy, że tam nie ogłasza się demokracji w związku z wyborami, ale nią się żyje na co dzień. I przykładowo, w takiej gminie czy w miasteczku instytucje wszystkie pozarządowe mają w tym urzędzie boksy, czyli lokale w tym samym właśnie obiekcie, co jest po prostu urząd gminy czy magistrat. Każda instytucja ma tam swoje zaplecze. I nie muszą się bić o lokale, o każdy grosz, one są po prostu widoczne, one są dostępne. W szkole na przykład w Danii widziałam taką fajną rzecz, mianowicie po pierwsze, no na przykład poza tym, że były te prysznice, baseny, prysznice przy salach gimnastycznych, no to chyba u nas też już tę techniczną stronę mamy, ale od strony społecznej. Na przykład były warsztaty, gdzie ojciec mógł przyjść w sobotę z synem naprawić rower, a więc ta szkoła nie zamyka się na sobotę, ten stadion nie zamyka się po godzinach, po to, żeby po godzinach wynajmować biznesowi placówki szkolne. I po prostu można powiedzieć, że jest to wszystko tak otwarte, jak otwarte są domy skandynawskie, gdzie nie ma firanek, zasłon, gdzie jest otwartość w kierunku wspólnoty. I właśnie można powiedzieć, że są takie trzy warunki tego, żeby społeczeństwo było aktywne, obywatelskie. Po pierwsze, to jest rzeczywiście aktywność obywatelska, a więc to, żeby obywatele chcieli otworzyć się na swoje potrzeby poza własnym mieszkaniem, poza osiedlem. No proszę wyobrazić sobie, jaka może być aktywność obywatelska w Warszawie w zamkniętych apartamentowych osiedlach, które wyglądają jak amerykańskie więzienia ze bramofonami, z wszystkimi niedostępami, jakąś granicą między państwem a tym osiedlem. Czyli wyłączanie się, moda na wyłączanie się jest zaprzeczeniem obywatelskości. A więc pierwsza rzecz to jest aktywność obywatelska. Druga rzecz to są poziomy więzi. A więc to, żeby jeśli jesteśmy w naszym mieszkaniu, to żeby nam przeszkadzało to, co dzieje się złego. Czyli żebyśmy wyciągnęli rękę do naszej sąsiadki, która jest samotna. Więzi, które są niezbędne od najmniejszej komórki po prostu. Od każdego z nas, którzy chcemy mieć przyjaciół naokoło, a nie obojętne atomy. No i oczywiście ta trzecia rzecz to jest ta otwartość w stylu Karla Popera. Otwartość na innowacje, na sąsiedztwo, na to właśnie, żeby również władza była otwarta w kierunku obywateli. Bo teraz na przykład jak widzieliśmy przecież niedawno było nasze referendum w Warszawie, no to bardzo się uaktywniły władze miejskie. I to widać, że był deficyt tej otwartości w kierunku obywateli. Jeśli taka otwartość będzie ciągła, no to także będzie procentować to w postaci aktywności obywatelskiej, ponieważ prawdopodobnie to
te wybrane nasze władze są dla obywateli, a nie obywatele dla tych wybrańców. No i tak właśnie to bym chciała na tym zacząć. Dziękuję bardzo. Kto z Państwa chciałby jeszcze? Bardzo proszę. Też już następny. Proszę Państwa, tak się składa, że też nagram, ale chciałbym się podzielić swoimi doświadczeniami, ponieważ reprezentuję 3 różne organizacje pozarządowe. Niezależnie jestem przedsiębiorcą, edukatorem też, a dzisiaj dziennikarzem. Więc zastanawiam się, czy te pieniądze samorządowe, jak również unijne, nie zepsuły nam w ogóle ruchu. W województwie lubelskim 10 lat temu było 260 kilka organizacji pozarządowych. Dzisiaj jest około 3000. I teraz gdybyśmy zainteresowali się, kto tam jest w tych organizacjach, najczęściej są to ludzie związani z danym układem władzy na danym terenie. Dostają pieniądze i umacniają to władzę samorządową, żeby ta władza się przypadkiem nie zmieniła. Więc niektórzy moi koledzy, przyznam się, są po 20 lat na tym samym stanowisku i nie wyobrażam sobie, żeby znalazła się siła społeczna, która ich ruszy. A więc czy rzeczywiście nie warto się zastanowić nad sposobem finansowania, ile tych złotówek, czy złotówka do złotówki, bo tutaj pan Szymanek bardzo ciekawy wątek podniósł, czy może jednak, żeby ta organizacja wypracowała 2 złotówki, a dostała tylko 1, na przykład. To w ogóle się narażę organizacjom pozarządowym, bo prawda, one mówią, że jak najwięcej pieniędzy. Natomiast chodzi o wyzwolenie autentycznej inicjatywy i zaangażowania. To jest jedna kwestia. Druga kwestia. No dzisiaj stawiano pytanie, jak przebić ten sufit. I też tak się zastanawiałem, jak wyzwolić tą energię obywatelską. Ale czyż, albo w jaki sposób dopuścić młodych ludzi do współrządzenia, do współodpowiedzialności, jeżeli mamy praktycznie tą scenę zarówno samorządową, jak i wyższą zabetonowaną. A więc czy nie warto by rozważyć takiej kwestii, skoro prezydent państwa może być wybierany tylko na 2 kadencje, czy nie wprowadzić kadencyjności również na szczeblu samorządowym? Wtedy odblokujemy pewne mechanizmy i może rzeczywiście ci ludzie autentycznie zaangażowani, czy mający coś do powiedzenia, będą mieli nie tylko coś do powiedzenia, ale i wezmą za te słowa odpowiedzialność, a więc będą mieli szansę sprawdzenia się. A więc tak pod rozwagę takie pytanie. Dziękuję uprzejmie. Właśnie, wszyscy, zdaje się, będziemy mówili o tym samym, bo problem wywołania aktywności obywatelskiej, który jeśli istnieje, to w bardzo rachitycznym stopniu, powiedzą nam być może pozytywne przykłady koledzy. Tak? To moim zdaniem, a jeżdżę bardzo dużo po kraju, wykonuję zawód prawnika, a przez wiele lat pełniłem różnego rodzaju funkcje dosyć takie kontaktowe z tak zwanym społeczeństwem. Na przykład w 90 roku wydawałem pieniądze fundacji na telefonizację wsi. Z mojego punktu widzenia obywatel zastanawia się nad tym, co mu da, po co on ma się zaktywizować społecznie, prawda? Jeżeli zakładali, bo różne są formy prawne tej aktywizacji, jeżeli zakładali spółdzielnie, to po to, żeby budować mieszkania na przykład dla siebie, a nie do tego, żeby im tam nagle jak z jakiejś puli dołożono coś. W związku z tym no, muszą mieć nie tylko to, o czym mówicie Państwo, a jest no, tym cukrem, bez którego się herbaty nie osłodzi, czyli finanse, to również musi być jakieś takie przekonanie człowieka tego szarego, bo w Warszawie nie liczmy za bardzo na cokolwiek, ale w Polsce powinniśmy. Ten człowiek musi mieć ten interes swój w czymś, że jeżeli zakłada stowarzyszenie, to ono ma coś na celu, prawda? Ono ma realizację jakiejś idei, realizację jakiegoś celu. W związku z tym gromadzi członków. Ci członkowie muszą czuć nie tylko związek ideowy ze stowarzyszeniem, ale muszą również czuć
No może to nie jest najbardziej wzniosłe, ale to korzyść z istnienia stowarzyszeń. Stowarzyszenia na przykład nie dają temu członkowi w tej chwili niczego, literalnie niczego. Mówię o tym akurat, o tym stowarzyszeniu, dlatego że mamy pana wicemarszałka Senatu, a Senat jest inicjatorem, o ile pamiętam, inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o stowarzyszeniach. Słucham? Przepadła, tak? No ale w każdym razie ona jest bardzo dobrą egzemplifikacją problemu, bo tam się mówi, że rewolucyjne zmiany następują, bo bardzo poluzowano sposób zakładania stowarzyszenia. Oczywiście to jest bardzo ważne, ale jeżeli członek stowarzyszenia czy samo stowarzyszenie nie ma w sferze życia społecznego żadnych uprawnień, no to właściwie jest niepotrzebne, prawda? Jeżeli ten cel, do którego stowarzyszenie zostało powołane, jest celem ochrony na przykład interesów członków, no to wiadomo jest, że to stowarzyszenie czy członkowie tego stowarzyszenia powinni mieć ochronę w procedurze prawnej. Nie mają. Mało tego, jak gdyby państwo zamiast szukać inicjatywy obywatelskiej ją ogranicza, bo petryfikuje takie schematy średniowieczne. No to widać doskonale przez zawodowy samorząd radców prawnych czy adwokatów. No nie wywoła się inicjatywy społecznej, aktywności społecznej dziesiątek tysięcy prawników w Polsce, jeżeli oni nie mają nic do powiedzenia, tylko muszą jak w cechu, zdychającym cechu w późnym średniowieczu, zabiegać o łaskę pana mecenasa czy pana radcy. Prawda? To jest wszystko mało sensowne. I teraz wracając do stowarzyszenia, ten człowiek nie ma żadnej ochrony, bo stowarzyszenie nie może go bronić. W postępowaniu administracyjnym owszem, bo każdy człowiek może być pełnomocnikiem, ale w postępowaniu cywilnym, a przecież walczymy o dostęp do sądu dla obywatela, już nie. W postępowaniu karnym już nie. To znaczy niby jest tam furtka, ale ona jest bardzo wąsko uchylona i praktycznie niedostępna, bo taki przedstawiciel życia społecznego, organizacji społecznej po prostu fachowcowi w postaci sędziego po prostu przeszkadza. Zatem na problem tej inicjatywy aktywności społecznej trzeba patrzeć nie tylko z punktu widzenia finansów, bo jeżeli patrzymy z punktu widzenia wyłącznie finansowania organizacji, to może zrozumiemy, jakie jest opinio komunizm w tej sprawie, że stowarzyszenia czy fundacje powstają li tylko po to, żeby zapewnić dobre życie swoim funkcjonariuszom, a nie dlatego, żeby walczyć o ideę bądź o swoich członków, co tutaj egzemplifikował pan na swoim terenie, a ja bym mógł podać przykłady od Szczecina do Rzeszowa i od Suwałk do Opola, ale szkoda czasu, bo państwo macie takie same doświadczenia również. Dziękuję bardzo. Zapraszam tutaj pani i tam na końcu. To pani będzie następna, dobrze? Proszę mówić. Ja jestem z województwa lubelskiego i reprezentuję Stowarzyszenie Poleskie we Włodawie i nazywam się Elżbieta Nowicka-Różycka. I chciałam się odnieść do tego, czy nam naprawdę są potrzebne pieniądze i czy nam są potrzebne duże pieniądze. Tak naprawdę to większość działań, które robiliśmy w swoim powiecie, to na końcu dopiero pytaliśmy o pieniądze. A to, co robiliśmy, to jeśli wynikało z potrzeby serca i z takiej rzeczywistej zapotrzebowania społecznego, to wychodziło dobrze i dobrze nam się z samorządem współpracowało. Natomiast no, na końcu szukaliśmy źródeł finansowania i te pieniądze zawsze się znajdowały. Natomiast z kolei duże pieniądze dla nas były trudne, dlatego że chociażby rozliczenie tego, to nie na nasze małe organizacje. Z Urzędu Marszałkowskiego, jak złożyliśmy, muszę podać przykład, bo się uduszę, jak złożyliśmy wniosek, czekaliśmy ponad rok na to, żeby został rozpatrzony. Później proszono nas o to, żebyśmy urealnili terminy. Dotyczyło to działań edukacji pozaformalnej, taka edukacja w naturze, o kulturze. I myśmy po prostu z tego już zrezygnowali. Większość ludzi, którzy mieszkają w naszym powiecie, mówią tak, że wolimy
Pani Elu, wolimy zrobić to bez, my się zaangażujemy, my zrobimy to ciasto, my przygotujemy różne rzeczy i to zrobimy, tylko żeby tego nie rozliczać. Natomiast jeśli dostawaliśmy małe pieniądze, to było to takie poczucie, że my możemy z tego zrobić więcej, że to czuliśmy do tego darczyńcy szacunek i sami czuliśmy się mocniejsi przez to, że ktoś nas dostrzegł. Także też mówiąc o współpracy z samorządem, to często było tak, że samorząd nam zlecał pewne działania, no żeby no chociażby przypuśćmy zorganizować konferencję, koleżanka organizowała konferencję międzynarodową na temat dotyczącą transgranicznego rezerwatu biosfery Polesie Zachodnie. Myśmy tę konferencję zorganizowały za 7 tysięcy? Chyba tak, 7 tysięcy. Ale nasza organizacja miała z tego satysfakcję, bo to wynikało z naszej, my mieszkamy w takim regionie, gdzie współpracują, są trzy państwa, Polska, Białoruś, Ukraina. Także może my jesteśmy z serii tych naiwnych organizacji, ale po prostu no, czujemy to co, i robimy to, co jest dla nas ważne. Tak samo jeśli mówimy o sukcesie, to tak jak pani się odnosiła do krajów skandynawskich, jak usłyszałam gdzieś, że usłyszałam o miejscowości, gdzie około kilku tysięcy mieszkańców i oni zorganizowali imprezę, gdzie na tę imprezę przyszło 70 osób i czuli satysfakcję z tego, że aż tyle przyszło. U nas gdyby przyszło tylko 70 osób, to coś by było nie tak. Natomiast no, wydaje mi się, że to też nie w ilości, tylko w jakości i trwałości tego, co zrobimy. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Jeszcze tutaj na końcu była pani i tam pani i potem pan. Dobrze? Te trzy głosy po kolei, jakbyśmy mogli. Elżbieta Chlebowska. Na początku, w przemianach w 89 roku, jeszcze władze, no na przykład ja działałam w towarzystwach oświatowych, przez Narodowe Towarzystwo Oświatowe. Były spotkania z minister edukacji Radziwiłł. Rozpowszechniałam program na rzecz niepełnosprawnych, bo dzieci, te kalekie niepełnosprawne z dysfunkcją narządów ruchu czy z opóźnieniami siedziały w domu. Jeden chłopak na Gocławiu chciał popełnić nawet samobójstwo, bo czołgał się po dywanie i po prostu nie miał nawet wózka. Szkoła się nie interesowała, chociaż w rejonie dyrekcji powinno to być zainteresowanie. No i zostało to poruszone. Minister Radziwiłł, która właśnie lubiła innowacje, wprowadziliśmy szkoły tak zwane integracyjne, aczkolwiek były wielkie opory ze strony dyrekcji, bo przykładowo dyrekcji szkół dla dzieci niepełnosprawnych trzeba było, na przykład nauczyciel musiał obniżony program nauczania i to jednak była większa praca, no ale przeszło. Szkoły integracyjne powstały. Drugie szkoły, które żeśmy organizowali, to jest tak zwane szkoły społeczne, to znowu przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe. No, ludzie byli zaangażowani w to, żeby powstały szkoły o różnych profilach nauczania, na przykład sportowe, historyczne i takie szkoły na terenie Polski już istnieją, ustawowo zostały wprowadzone. Efekty działania są. Natomiast obecnie cokolwiek chce się zrobić na terenie nawet swojej dzielnicy jest blokada. Przykładowo, urzędnik sobie robi amuzom, to znaczy urząd miasta likwidują na przykład przez dzielnicę sklepy, które są potrzebne, usługi dla mieszkańców i ja się pytam radnych dlaczego, albo restauratorzy przebijają ceny na przetargach, że dają większe kasy, pieniądze. I w związku z tym w Śródmieście, no dzisiaj ja nie mogłam dojechać, spóźniłam się, bo jest tak rozkopane,
ograniczenia dla kierowców, nie mają gdzie stawiać, nie ma z urzędnikami żadnego kontaktu. Zamiast robić sondaż wśród mieszkańców, co oni sobie życzą, jaki sklep, czy tyle potrzeba jest tych kawiarni, co tylko prosperują w lecie, a potem my płacimy oczywiście w czynszach, bo w zimie to już nie działają ogródki, to nam podwyższają czynsze, żeby jakoś te, no, spłacić potem upadające, powiedzmy, kawiarnie czy coś innego. I także robi się sobie amuzą. No, na przykład wczoraj strasznie się zdenerwowałem. Zabytek pod, na Starym Mieście, budynek zabytkowy w okolicach placu Zygmunta. Tam sobie stawiają, zburzą ten zabytek, który jest w opiece UNESCO. I na miejsce tego ma być powstać wieżowiec, bo jakiś, no, jakiś... Bardzo serdecznie proszę, żeby już pani podsumowywała pomału, żeby tak, inne osoby... Tak, bo chodzi o to, że ktoś interes robi, bo na, w obiekcie Starego Miasta, gdzie jest Trakt Królewski, są to po prostu obiekty zabytkowe i tutaj przebija interes. Ja się z tym nie zgadzam i ja poproszę państwa, jeżeli macie na to wpływ, żeby takie działania powstrzymać, żeby robić dla ludzi i dla organizacji, które coś chcą zrobić, ale niestety nic. Dziękuję uprzejmie za ten głos. Zapraszam tutaj, przepraszam, tutaj pani pośrodku. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Monika Sidar, Wydział Politologii UMCS. Ja z jednej strony tak zajmuję się współpracą z samorządu, z organizacjami pozarządowymi. Z drugiej strony sama działam aktywnie w ZHR-ze, w harcerstwie od 20 lat i tak to obserwuję z jednej i z drugiej strony. I tutaj było takie pytanie, co nas może ograniczać w takiej też działalności społecznej. Ja generalnie jak tak obserwuję tą aktywność naszą społeczną, to ona jest bardzo średnia, prawda? Nawet ludzie nie chodzą na konsultacje. Tutaj był taki w Warszawie realizowany projekt, tak konsultowaliśmy, mnóstwo pieniędzy włożonych, a średnie uczestnictwo ludzi. Ale ci ludzie, którzy działają w organizacji, ja do końca się nie zgodzę z tymi panami, którzy tu występowali. To znaczy rzeczywiście tu pan powiedział o województwie lubelskim, jestem z województwa lubelskiego. Są fundacje, zakłada się fundacje często przez osoby, które pracowały w Urzędzie Marszałkowskim, a później zakładały fundacje. I to jest organizacja pozarządowa, która później pisze projekty na przykład biznesowi. Tak? To z jednej strony, ale są też na przykład takie stowarzyszenia, gdzie ludzie wkładają własną pracę i często właśnie samorządowi jest na korzyść, pan chyba Tomasz Schimanek o tym nie powiedział może, że często pan powiedział o bezdomności, że osoby na przykład, stowarzyszenie, które prowadzi schronisko dla osób bezdomnych, często dokłada do tego, niby samorząd daje pieniądze, wspiera zadanie, ale organizacja pozarządowa dokłada do zadania publicznego, tak? Dokłada do tego. Tak samo byłam ze studentami w świetlicy prowadzonej przez organizacje pozarządowe i co ich ogranicza? Często takie biurokratyczne rzeczy. Mieli dostosować świetlice. Ja nie wiem, nie pamiętam, czy to było zarządzenie prezydenta, czy to było, wynikało z ustawy, ale chyba raczej z ustawy, że mieli dostosować świetlice do, że światło w świetlicy miało być jakieś tam, jakieś miało mieć wskaźniki. I w momencie, kiedy dostosowali to za własne pieniądze, nie dostali tych pieniędzy z samorządu, jak włączyli te wszystkie światła, to okazało się, że jest jak w szklarni. Że nie można, dzieci nie mogą pracować przy takim świetle. To jest przykład z jednej z organizacji, która na to właśnie wskazywała. Więc różne takie ograniczenia, jakieś przepisy, no można by powiedzieć bzdurne, hamują tą organizację, w której bardzo często pracują ludzie, którzy pracują zawodowo, ale też pracują bardzo społecznie. Ja pracując w organizacji, my pracujemy zupełnie społecznie, kiedyś jako jeszcze doktorantka, policzyłam sobie liczbę godzin, ile pracowałam tak jakby można powiedzieć zawodowo, a społecznie, to była taka sama, tak? Więc wydaje mi się, że jest ten, ci ludzie, którzy działają społecznie, rzeczywiście mają takie poczucie misji,
komisji i dużo też dokładają, tak, swojego czasu, który jest też czasem pracy. Dziękuję bardzo. Jeszcze tam pan na końcu chciał zabrać głos. Bardzo proszę. Dzień dobry. Krzysztof Kwatera, Polska Sieć Lokalnych Grup Działania. Ja już bardzo chciałem, dostałem państwu w większości ulotki, więc tam jest materiał merytoryczny. Kto z państwa nie ma, to jeszcze mam. Chciałem zacząć od takiego dowcipu, może też dla rozruszania. W restauracji na dancingu pan podchodzi do kontrabasisty i mówi: wie pan, byłem w filharmonii i tamten pan, tak wie pan, on tu ręką tak, tak ruszał, a pan to tylko tak trzyma w jednym miejscu i gra. Nie? A on mówi: bo wie pan, tamten gość ciągle szuka, a ja już znalazłem. I chciałem państwu zwrócić uwagę, że właśnie są już pewne gotowe instrumenty, które jakby tu pasuje pod kątem tego dowcipu, które mamy do wykorzystania, ale mało o nich mówimy i mało się o nich mówi, nie wiem dlaczego. No może wiem o tyle, że tu się trzeba podzielić trochę władzą, trochę pieniędzmi. I to jest ta możliwość, o czym wszystko państwo mówiliście. I aktywizacja, i małe projekty. I my to wszystko mamy już u siebie i to się wszystko dzieje. Zabija nas biurokracja i to wszystko jest, ale to wszystko trzeba poprawiać, to wszystko trzeba zmieniać. Macie państwo w tych ulotkach pewne materiały. Udało nam się już przekonać nawet grupę posłów, która wystosowała apel do pani minister Bieńkowskiej, by obowiązkowo zastosować pewną pulę pieniędzy z pozostałych funduszy europejskich na rzecz tego instrumentu rozwój lokalny kierowany przez społeczność. Bardzo to państwu popieram. Nie ma pewnie czasu teraz, żeby właśnie o tym mówić, więc mam ten materiał. Zachęcam do zapoznania się z tym, co jest. No, jest mi poniekąd jakby, powiedziałbym nawet przykro z faktu, że jeśli nie zrobimy nic na rzecz tego, żeby ten mechanizm wszedł, to społeczności lokalne dostaną jeszcze mniej środków niż miały teraz tylko obszary wiejskie, a mogą przecież dostać cała Polska tego typu środki. I kiedy w Czechach, kraju, który jest 3,5 i więcej razy mniejszy ludnościowo od nas, już w tej chwili przewidziano na to 2 miliardy euro, czyli 3-4 razy więcej niż mamy teraz, a może być jeszcze mniej, bo tam państwo macie w tekście, że środki mogą być przesunięte z obowiązkowego funduszu wiejskiego. Także bardzo państwa zachęcam do zapoznania się z tym. Pewnie problem trochę polega na tym, że ci, którzy powinni jak najwięcej o to krzyczeć, to są ci, którzy potrzebują pomocy, czyli lokalne społeczności. I stąd pewnie tego głosu nie ma. Ale myślę, że ci, którzy mogą to wesprzeć, którzy zdają sobie sprawę, że bardzo ważne jest właśnie to dla budowy kapitału społecznego. Dzisiaj chyba to dużo tak nie padło, ale proszę zobaczyć, że i w raporcie na temat klastrów przemysłowych mówi się o tym, dlaczego się nie udają, bo nie ma kapitału społecznego. Nawet profesor Klajper niedawno powiedział o tym, cała dyskusja wokół katastrofy smoleńskiej. Sam powiedział, proszę, bo mamy niski kapitał społeczny. Krótko mówiąc, zachęcam do zapoznania się z tym, co już dzisiaj mamy dostępne i zachęcam do działań na rzecz zastosowania tych mechanizmów w Polsce. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tutaj jeszcze jeden głos. Bardzo proszę. Moje nazwisko Nowak Tadeusz. Ja reprezentuję Stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska. Z Białegostoku jestem. No i zgodnie z zasadą, że wypowiedź nie powinna trwać taka z sali 20-30 sekund, więc skupię się na jednym problemie. Mianowicie chyba ja działalnością społeczną zajmuję się niedawno, od 2-3 miesięcy i być może kto krótko widzi, ten więcej widzi. Mianowicie chodzi mi tutaj o pewną symbiozę organizacji pozarządowych z organami władzy samorządowej. Mianowicie organy władzy samorządowej obudowują się pewnymi strukturami, które
założenia mają współdziałać z organizacjami pozarządowymi. Mianowicie, na przykład Urząd Marszałkowski tworzy ośrodek współpracy z organizacjami pozarządowymi. Urząd Miejski tworzy Centrum Współpracy z organizacjami pozarządowymi. Natomiast, czyli powstaje pewne wspólne pole działania, prawda? Między tymi instytucjami władzy lokalnej, a organizacjami pozarządowymi. I chciałbym zwrócić w związku z tym uwagę na pewien problem, mianowicie byle jakość podejścia urzędników. No bo ktoś im na przykład nakazał, prawda? Oni z racji swojej pracy działają w tych instytucjach, ośrodkach, które mają pomagać organizacjom, czy współpracować, czy umożliwiać współpracę organizacjom pozarządowym. Natomiast okazuje się, że często robią to tak jakby z musu, prawda? Bo to jest ich praca zawodowa. Także pewną barierą, ograniczeniem jest byle jakość urzędników, którzy mają tym organizacjom pozarządowym umożliwiać, czy wręcz wspomagać w ich działalności. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Myślę, że teraz muszę już wywołać do wypowiedzi Andrzeja Lenarta, bo te wszystkie bariery wielokrotnie w różnych naszych rozmowach się pojawiały. Andrzeju, jak wy sobie radzicie z takimi barierami? Jak przeciwdziałacie różnym trudnościom? Jak sobie radzimy? Bardzo różnie i wychodzi to na plus i wychodzi to na minus. Generalnie jest coś takiego, jestem działaczem w skali mikro, to znaczy w skali sołectwa bądź swojego okręgu wyborczego i to jest to. Więc te moje doświadczenia są bardzo takie małe i związane z niewielką grupą osób, z którymi współpracujemy, z którymi działamy. Generalnie to powiem tak, że nie chciałbym tutaj się opierać na ogólnikach, chciałbym dać jakiś przykład. To znaczy z tych moich działań przez lat 20 paru, które jestem w samorządach, w takiej skali lokalnej zorganizowaliśmy taką cykliczną imprezę, jak tam taki cross rowerowy. No i znaczy generalnie chodziło o to, że brało udział w organizacji tego przedsięwzięcia bardzo wiele osób z danej miejscowości. Powiem tak, osiągnęliśmy nawet mały sukces, rozpoczęliśmy od pieniędzy własnych, to znaczy przyjaciół, znajomych i tak dalej, na każdy co mógł to dał, albo jakieś rzeczowe, znaczy jakieś przedmioty pasujące do organizowanej przez nas imprezy. I w którymś momencie ta impreza stała się dosyć dużą imprezą. Tradycje już była tam 5, 6, 7 lat, w którymś momencie władza się zainteresowała, że jest to fajna impreza, gdzie się można pokazać. No oczywiście jak to władza lokalna, w którymś momencie zaczęła otwierać imprezę, kończyć imprezę i w którymś momencie też powiedzieli, że bardzo fajnie te parę złotych, które my wydajemy na tę imprezę, znajdą się w budżecie. Znalazły się w budżecie, czyli my już osiągnęliśmy sukces, uspokoiliśmy się, że mamy stały dopływ pieniędzy. Zawody stały się już tradycją. Każdy czerwiec, każdy kojarzył, miejscowa ludność kojarzyła tę imprezę i w którymś momencie okazało się, że nie mieliśmy już pieniędzy, skończyło się coś, co było stałe i z tradycją i w którymś momencie jakby odbudowanie, pozyskiwanie środków było ciężkie. Więc w tym momencie ten nasz sukces, który był bardzo fajny, przerodził się w małą klęskę. Drugi taki przykład, który dam z naszego pola, to jest coś takiego, że mój okręg wyborczy składa się z dwóch wsi, które są przedzielone lasem. I niby nic, ale to są dwie różne społeczności. I chodziło o to, żeby te społeczności zintegrować. Jednym z takich pomysłów było coś takiego, że organizowaliśmy pod szyldem samorządów wiejskich wystawy. W każdej społeczności, w każdej gminie są ludzie, którzy mają uzdolnienia artystyczne bądź mają inne uzdolnienia, coś co warto pokazać, zadać i przekazać. Organizowaliśmy wystawy malarskie, organizowaliśmy wystawy rzeźby, spotkania z ciekawymi ludźmi i przychodzimy na te imprezy z tych dwóch sołectw, około kilkudziesięciu osób, 30, 40, 70, różnie to jest. To jeszcze trwa i powiem tak,
Ta pierwsza impreza, znaczy ten pierwszy cykl imprez tych rowerowych skończył się i wydawało się, że to umarło śmiercią naturalną i nie ma żadnego odgłosu, nikt za tym nie tęskni. Ostatnio miałem głosy takie, że ludzie się pytają, słuchaj, ile to kosztuje? Złożymy się i wrócimy. Chodzi o to, że ludzie się zaczęli utożsamiać z czymś. Tu, jak była mowa o grantach, powiem tak, grant jest jednorazowym działaniem na jednorazową imprezkę, nazwijmy to w ten sposób. Tutaj jest coś takiego, że ci ludzie się utożsamiali z czymś. To było 11 lat z roku na rok pewnych działań, ta impreza stała się ich imprezą. Oni wiedzieli, że to jest ich zabawa. Ja chciałbym tutaj jeszcze oprócz tych plusów i minusów, o których tutaj powiedziałem, powiedzieć jedną rzecz. Generalnie z tych wszystkich wypowiedzi, które są tutaj, ja wyciągam tylko jeden wniosek i wniosek ze swojego działania też. Jest taki, my jesteśmy bardzo niecierpliwi jako społeczeństwo. Wszędzie się przewijają głosy, dajcie tych liderów lokalnych. My im damy pieniądze, niech oni zrobią. Słuchajcie, tutaj nie ma w demokracji, to jest moje prywatne zdanie, nie ma drogi na skróty. Pewne rzeczy muszą się zadziać. Społeczeństwo musi dojrzeć. To nie jest tak jak budowa mostu, że możemy sobie wyliczyć tony stali, tony cementu i czas wykonania tego zadania. To jest zupełnie inna bajka. My pracujemy wśród ludzi. Ja twierdzę tylko jedną rzecz. Liderzy lokalni są. Chodzi o jeszcze odwagę tego działania. Ci ludzie są moim zdaniem jeszcze z balastem doświadczeń z dawnych czasów, że działanie społeczne, nazwijmy to w ten sposób, jest też niemile widziane. Pewne rzeczy jeszcze hamują. W którymś momencie ci ludzie zrzucą z siebie ten pancerz i zaczną działać. Warunki ku temu są, ludzie w terenie są, pieniędzy będzie coraz więcej. Mi się wydaje, że wszystko idzie w dobrym kierunku. Tak naprawdę. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jakbyśmy mogli teraz oddać jeszcze na chwilkę głos dwóm prelegentom po jednym zdaniu podsumowania, pozwolimy zabrać głos kolejnym panelistom i przejdziemy do drugiej fazy dyskusji. Dobrze? Bardzo proszę. Który?